Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czy do 1000 zł można znaleźć dobrą gitarę elektryczną. I będzie z czego wybierać, bo porównamy aż 5 modeli. A więc uderzamy do Guitar Center, który jest oficjalnym partnerem tego odcinka. Sklep znajduje się w Łodzi, jest ogromny i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Pięć różnych instrumentów i pięć różnych cen. Zaczynamy od przepięknego białego Stratocastera od Arii. Jest to Aria Pro 2 STG w kolorze white. Cena tej gitary to 589 zł. Choć mogliście o Arii nie słyszeć, jest to jedna z najstarszych japońskich firm produkujących gitary elektryczne, basowe i akustyczne. Mamy tu 22 progi, korpus z lipy, podstrunnicę z palisandru, co w tej cenie prawdziwy palisander to rzadkość. 3 single coile, 5-pozycyjny przełącznik, który nie wydaje się tani. Pokrętła standardowe. Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony wykończeniem progów w tej gitarze. Nic tutaj nie drapie, przynajmniej po tej stronie. Tutaj na dole może minimalnie, tutaj przy górze gryfu. Klucze chodzą bardzo lekko, jak na mój gust może nawet troszkę za lekko. Ale to naprawdę nie jest coś, czym trzeba by się przejmować. Jeżeli chodzi o samo wykończenie, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Mamy trójwarstwową płytkę. Jak za tą cenę wydaje się naprawdę spoko. Zobaczymy, jak brzmi. Prezentacje wszystkich gitar będą szły prosto przez interfejs, przez czysty preamp, a więc będziecie słyszeli dźwięk samej gitary bez żadnych przesterów, efektów i innych udziwnień. Następny instrument to również Strat, tym razem ze stajni Cartera. Ta gitarka kosztuje 649 zł. Mamy tu korpus z jesionu, natomiast podstrunnica to orzech. Próbowałem złapać dla Was model w kolorze naturalnego drewna, niestety wyprzedał się. Więc dziś mamy piękny czerwony kolor, również z trójwarstwową płytką perłową. I tak jak u poprzednika, mamy tutaj 22 progi, 3 razy single coil i 5-pozycyjny przełącznik. Podobne odczucie do Arii. Tutaj klucze chodzą już zdecydowanie ciężej. Tak bardziej jak lubię. Co do całej reszty wykonania, bardzo przyjemna gitara. Tutaj również nie mamy lakieru, to jest po prostu pomalowane drewno, więc mamy takie fajne słoje widoczne i tekstura tej gitary nie jest śliska, jest bardziej matowa. Główka również wykończona jest w macie i jest jakiś leciutki lakier na tyle gryfu. Mam nadzieję, że to słychać. Ja preferuję na przykład totalnie nielakierowane gryfy. Z ciekawostek, nie tak jak w przypadku Arii, gdzie tam była elektronika marki Aria, tutaj mamy przystawki Wilkinsona. Czyli to są całkiem dobre budżetowe przystawki. Ja w swoim pierwszym stracie również wymieniłem jeden z humbuckerów, to był układ HSS, na właśnie Wilkinsona i byłem bardzo zadowolony, więc zobaczymy, jak brzmi to cudeńko. Trzeci zawodnik na naszej liście to Jackson JS11 Dinky. Piękny, metaliczny, czerwony lakier. Ta gitara kosztuje 725 zł.
Myślę, że tej marki nie muszę nikomu przedstawiać. Od razu, jak tylko biorę ją do ręki, ta gitara pasuje mi dużo bardziej, dużo bliżej jej do Ibaneza, na przykład jeżeli chodzi o gryf. Ja osobiście bardzo lubię gitary Ibaneza. Mamy tu również korpus z Topoli, natomiast podstrunnica to Amarant. Całkowicie satynowy gryf, 22 progi. Mamy tu trójpozycyjny przełącznik, ponieważ mamy tylko dwa pick-upy i to dwa humbuckery, więc mamy do wyboru przystawkę gryfową, środek, czyli obie naraz, lub tą przy mostku. Ten przełącznik wydaje się być porządniejszy niż dwa poprzednie. Tutaj również jestem bardzo miło zaskoczony wykończeniem progów. Z jednej, jak i z drugiej strony jest naprawdę gładko. I niestety, ale klucze tutaj chodzą również bardzo, bardzo leciutko. Zobaczymy, jak będzie z trzymaniem stroju. Co do samego wykończenia, znalazłem tylko jeden malutki mankament. Na samej główce wygląda to tak, jakby odrobinkę rozlała się tutaj farba przy malowaniu główki, ale umówmy się, to nie jest w ogóle żaden deal breaker. Moja aktualna gitara jest w dużo gorszym stanie po tym, jak mój pies zrobił sobie z niej zabawkę, także z kwestiami wizualnymi jak najbardziej można żyć. Mamy tu też fajne płaskie gniazdo jack. No dobrze, sprawdźmy, co potrafi. Nie byłbym sobą, gdybym w tym zestawieniu nie dał chociaż jednego Ibaneza. Przed Wami GRX 40 Geo. Zbliżamy się tutaj już do 1000, ponieważ cena tej gitary to 849 zł. Jest to Super Strat marki Ibanez. Mamy tu układ HSS, czyli jeden humbucker, dwa single coile. Korpus to Topola, natomiast podstrunnica to Yatoba. Wspaniały satynowy gryf. Ja w ogóle uwielbiam te ich gryfy, są naprawdę cieniutkie. Klucze chodzą tak jak powinny, z solidnym oporem, ale bez przesady. Wspaniały kolor, nie wiem do końca, czy to jest niebieski, czy zielony. Nie wiem, jak to wyjdzie na kamerze, ale zależy od światła, albo jest niebieska, albo zielona. Podejrzewam, że jako mężczyzna i tak nie wiem, co to za kolor. Jest piękna. I mamy tu pięciopozycyjny przełącznik. Jakości podobnej do Arii i do Cartera. Wykończenie progów. Fantastyczne. Tu na dole może minimalnie ostre. Tutaj wypadałoby troszkę przeszlifować. Góra jest idealna. Jeżeli chodzi o wykończenie, też nie znalazłem niczego, do czego mógłbym się przyczepić. Piękna biała, trójwarstwowa płytka, niemalowana główka i świetnie wyprofilowany tutaj tył. Bez problemu można sięgnąć do najwyższych progów, których mamy w tej gitarze również 22. Seria Geo ma udowadniać, że gitara nie musi kosztować kupy kasy, żeby brzmieć dobrze. Sprawdźmy to. Ostatnim pretendentem do tronu na dziś jest Squier Affinity Telecaster. Tu brakuje nam złotówki do 1000, dokładnie 999 zł. Ładny niebieski metaliczny lakier. To jedyna gitara dziś, która ma stały mostek. Teoretycznie
Im mniej ruchomych elementów, tym stabilniejszy strój gitary. I podejrzewam, że tak będzie właśnie w przypadku tego instrumentu. Powinien być bardzo, bardzo stabilny. Gryf jest wręcz, powiedziałbym, szorstki. Nie jest do końca, znaczy jest satynowy, ale nie jest super gładki. Jest taki, no, szorstki. Progi są wykończone dobrze, nie idealnie, bo są takie minimalne miejsca, gdzie jest ostro, ale nie ma naprawdę tragedii. Klucze chodzą dobrze. Jest ok. Również bardzo ładna biała płytka trójwarstwowa i trójpozycyjny przełącznik. Chyba najmniej mi pasuje ze wszystkich pięciu. Na dzień dobry to, co mogę powiedzieć, nie tak jak w przypadku poprzednich gitar, tutaj akcja strun jest dramatycznie wysoka, więc podejrzewam, że jeżeli nie potraficie jeszcze sami ustawić swojej gitary, to już niedługo na kanale film o tym, jak to zrobić. Do wykończenia również nie mogę się przyczepić, wszystko jest ładnie. Podłączamy i sprawdzamy. Podsumowując, wszystkie gitary były zdatne prosto z pudełka do gry. Częściej oczywiście wymagałoby przeszlifować progi, a w Squierze wypadałoby obniżyć akcję strun, ale nie są to rzeczy, z którymi nie można żyć. Tutaj macie pełną listę prezentowanych dzisiaj gitar. Jeżeli chcielibyście którąś z tych gitar zakupić, pod filmem w opisie macie linki bezpośrednio do sklepu. Dodatkowo wspomnę, że jeżeli jest to też wasza pierwsza gitara i nie chcecie na przykład wydawać od razu pełnej kwoty, czyli na przykład podoba wam się Squier, nie macie 999 zł, możecie sobie ją wziąć w ratach 0%. Napiszcie w komentarzu, która z gitar według was brzmiała najlepiej, ewentualnie którą byście kupili. Zachęcam was też gorąco do śledzenia mojego Instagrama, gdzie odbywają się ankiety, podobne do tej jak w przypadku filmu na temat błędów początkujących. Jeżeli chcecie mieć czynny udział w tworzeniu tego kanału, zapraszam. Jeżeli miałbym sobie zostawić którąś z tych gitar, to byłby to Ibanez. Dlaczego? Może jestem lekko stronniczy, bo bardzo lubię Ibanezy, ale według mnie po prostu brzmiał najlepiej i miał największą różnorodność, jeżeli chodzi o dźwięki. Jest to układ HSS, więc nie dość, że mamy stratowe single coile, na ostatniej przystawce mostkowej możemy grać całkiem ciężkie dźwięki. W tym filmie oczywiście były tylko czyste tony, ale jeśli będziecie chcieli, mogę zrobić film o każdej z tych gitar osobno. Porównanie dźwięków w różnych typach muzyki, nie tylko na czystym dźwięku. Oprócz Ibaneza bardzo zaskoczyła mnie też ta piękna biała Aria. Jako najtańsza z tych gitar wypadła praktycznie na równi z Ibanezem, w moim odczuciu. Także jeżeli ktoś jeszcze z was nie wie, czy w ogóle to będzie sport dla niego, 500 parę złotych za dobrą gitarę, jak najbardziej można. Niedługo na kanale również pojawi się film na temat gitar do 2000 zł i do 3000 zł. Także jeżeli te kategorie też was interesują, zachęcam do subskrypcji i śledzenia dalej moich filmów. Wielkie dzięki, trzymajcie się, hej!